60-letni mężczyzna miał nietypowe hobby. Okradał sklepy na terenie Jawora. Mężczyzna dokonał serii kradzieży w różnych dyskontach spożywczych, usytuowanych na terenie naszego miasta. Jego łupem padały głównie markowe alkohole oraz perfumy. Dobra pasa się jednak skończyła, bo mężczyzna został nagrany kilkukrotnie przez sklepowy monitoring, a następnie rozpoznali go i zatrzymali funkcjonariusze policji. Złodziej jest recydywistą, był w przyszłości karany i odbywał karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Stratę oszacowano łącznie na 3000 zł. O losie mężczyzny zdecyduje teraz sąd. Za kratami może spędzić ponad 7 lat.